Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają na kanale Stosunki Międzynarodowe AMW. Dziś naszym gościem jest profesor Akademii Marynarki Wojennej, doktor habilitowany Piotr Semków. Pan profesor specjalizuje się w najnowszej historii Polski, historii wojskowości oraz dziejach służb specjalnych. Obecnie pracuje u nas, na naszym Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej. W latach 2012-2016 był dziekanem naszego tutaj wspomnianego wydziału. Wcześniej pracował m.in. w Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej. Pan profesor jest autorem licznych publikacji w zakresie historii II wojny światowej, historii służb specjalnych i szeroko pojętych dziejów najnowszych. Witam serdecznie pana profesora. Dzień dobry państwu, dzień dobry panom prowadzącym. Poprosiliśmy pana profesora o tą rozmowę, bo chcieliśmy w jakiś sensie powrócić do tematu marynarki wojennej, który zaczęliśmy już w naszych poprzednich rozmowach, ale tym razem spojrzeć na niego ze strony historycznej. Rozmawiać będziemy o admirale Józefie Unruhu, postaci wyjątkowej, przez wielu nazywanej twórcą legendy polskiej marynarki wojennej. Serdecznie zapraszamy Państwa do wysłuchania rozmowy. Panie profesorze, na początku października 2018 roku na gdyńskim Oksywiu w kwaterze pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej odbyła się wyjątkowa ceremonia, symboliczny pogrzeb admirała Józefa Unruga z udziałem pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz najwyższego dowództwa Marynarki Wojennej. Wcześniej jego szczątki zostały sprowadzone z Francji na pokładzie fregaty ORP Kościuszko. W ostatnich, można powiedzieć, w ostatnim etapie tej drogi morskiej w sposób symboliczny fregacie towarzyszyły okręty ORP Kaszub oraz ORP Grom, co miało nawiązywać do 32 dni obrony polskiego wybrzeża, którą pan admirał dowodził i przez jakby taki też dystans mil morskich te okręty towarzyszyły admirałowi w tej symbolicznej drodze do kraju. No i tutaj, panie profesorze, powstaje pytanie, w jaki sposób powinniśmy odczytywać symbolikę tego pogrzebu, no a przede wszystkim dlaczego tak długo czekaliśmy, żeby on się odbył? Pogrzeb wiceadmirała Józefa Unruga, bo trzeba pamiętać o tym, że został awansowany tutaj na stopień wiceadmirała, albo jeszcze inaczej, admirała floty, bo został awansowany już pośmiertnie przez prezydenta Rzeczypospolitej na ten stopień. Był rzeczywiście wydarzeniem szczególnym tym w 2018 roku, bo sam pogrzeb odbywał się też w takich dniach, które nawiązywały właśnie do 32 dni obrony Helu, 1-2 października 1939. To są ostatnie walki tutaj. 2 października kapituluje ten ostatni punkt naszej obrony tutaj na wybrzeżu i zarazem ostatni punkt obrony no, w Polsce odrodzonej. Natomiast sam pogrzeb odbywa się w dniach 1-2 października 2018 roku. Admirał zmarł we Francji w wieku 88 lat w dniu 28 lutego 1973 roku. Przez długie lata trwały wokół niego najrozmaitsze, powiedziałbym, przetargi związane z powrotem admirała, a może jeszcze inaczej, w latach 60., 70. były to, w początkach lat 70., no były to już dosyć trudne przetargi, czynione przez rząd tutaj powojennej Polski. Związane to było właśnie już z pogarszającym się stanem zdrowia. Ale w latach 60. admirał otrzymał zaproszenie do przyjazdu do rodzinnego majątka Sielec, Kołożnina. To jest
folwark, który znajduje się około 15 kilometrów od, w odległości około 15 kilometrów od Żnina, admirał odmówił. Dlaczego odmówił? Odmówił chociażby dlatego, że wybrał bardzo gorzki los emigranta, nie wracając do Polski komunistycznej, bo tak określał ten kraj. W dodatku w roku 1957 w rozmowie ze swoim synem Horacym, którego miałem okazję kiedyś poznać, ale o tym to jeszcze będzie mowa, admirał przeczytał w jednej z gazet informację o mszy, która miała się odbyć w jednym z warszawskich kościołów za duszę właśnie niewinnie pomordowanych, pośmiertnie zrehabilitowanych. To jest bardzo ciekawy taki zwrot. Pośmiertnie zrehabilitowany, tam niewinnie represjonowany, a konkretnie chodziło tutaj o trzech oficerów marynarki wojennej, o komandorów Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego Staniewicza oraz komandora Zbigniewa Przybyszewskiego. Byli to podkomendni z roku 1939, właśnie z tych 32 dni obrony Helu. Admirał miał powiedzieć wtedy synowi, że komuniści zamordowali moich chłopców, ja nie chcę z nimi mieć nic wspólnego. Dlatego też w latach 60. odmówił pisemnie tegoż przyjazdu do Sielca. No potem po jego śmierci w roku 1973 nie było tak w zasadzie klimatu politycznego, chociaż pewnego rodzaju takie właśnie zabiegi wokół postaci admirała czyniono. Był on pewnego rodzaju symbolem. Bo rzeczywiście te 32 dni obrony Helu, człowiek, który stoi na czele tych 32 dni obrony, on dowodzi praktycznie całym tutaj obszarem nadmorskim, bo podlegała mu i morska, i lądowa obrona wybrzeża w roku 1939. Był najwyższym rangą tutaj polskim wojskowym, a jednocześnie był człowiekiem bezkompromisowym, był, można powiedzieć, że chodzącym regulaminem, o tym również jeszcze sobie tutaj powiemy, co takiego mamy na myśli. I symbolika polega chociażby na tym, że 21 sierpnia 1939 roku admirał, wychodząc ze swojego domu, udaje się właśnie na swoją kwaterę w rejonie umocnionym Hel. Tam, skąd potem idzie do niewoli. I ten kondukt żałobny, z trumną admirała i z trumną jego żony Zofii, przechodzi właśnie koło tego domu. Czyli można powiedzieć, że koło się zamknęło. Tutaj, tam skąd admirał wyszedł, tam przeszedł. No niemal tą samą ulicą. Spoczywa w tym panteonie wraz ze swoimi, jak to określił, chłopcami, czyli z ludźmi, których znał, których przecież i szkolił, i u których powodował niejednokrotnie, powiedziałbym, paraliż ze względu na taką swoją drobiazgowość, punktualność, czyli takie pruskie cechy charakteru, które można by świetnie ująć właśnie słowami Maxa Webera, tego ojca niemieckiej biurokracji, że oto ta drobiazgowość biurokratyczna jest motorem, który napędza właśnie funkcjonowanie państwa. Trzeba jednocześnie pamiętać o tym, że to nie jest pierwszy tego typu panteon właśnie w tym miejscu, na cmentarzu Oksywskim. Bo przed II wojną światową, gdy w roku 1936 generał Gustaw Orlicz-Drescher, jeden z najbliższych współpracowników marszałka Piłsudskiego, no, ginie w tragicznej katastrofie, leci samolotem na przywitanie swej żony, no samolot niestety uderza w falę Bałtyku, tutaj w okolicach Mola w Orłowie, dochodzi do katastrofy lotniczej, generał ginie. W roku 1937 na tym właśnie cmentarzu wzniesiono mauzoleum. Mauzoleum Orlicza-Dreschera, po którym tak naprawdę no, pozostały tylko rozsypane kamienie i do dnia dzisiejszego tak naprawdę nikt tego mauzoleum, tak powiedziałbym, nie szukał. Nawet trudno ustalić, jakie były jego losy, czy zostało zniszczone już w roku 1939, a zatem przez okupanta niemieckiego, czy zostało zniszczone po II wojnie światowej, a można powiedzieć, że dobite wręcz nawet. I teraz admirał Unruk spoczywa właśnie z Przybyszewskim, z Staniewiczem, z Mieszkowskim. Jest tam również kwatera, w której spoczywa chociażby komandor Krzywiec. Przecież są to ludzie, którzy, tak jak powiedziałem, byli jego podkomendnymi, a jednocześnie ich nazwiska łączą się z tym procesem komandorów. Ludzi,
którzy zostali aresztowani w roku 1951 na fali represji stalinowskich w Wojsku Polskim, w Marynarce Wojennej, gdzie trzech z nich, to znaczy Przybyszewski, Staniewicz i Mieszkowski, zostali zamordowani, bo to trzeba jednoznacznie powiedzieć, że zostali zamordowani w świetle ówczesnego prawa, a zostali zamordowani po prostu pojedynczym strzałem w tył głowy, bo żadnego plutonu egzekucyjnego nie było. Wskazuje na to chociażby nazwisko osoby, która podpisała się niewprawną co prawda ręką, bo był to półanalfabeta, Aleksander Drej, ale człowiek, który można powiedzieć, że lubił tę robotę, bo wykonywał ją bardzo chętnie. I ci komandorzy tutaj zostali odnalezieni w roku 2013, ponieważ ich ciała wywieziono na Powązki, na kwaterę EU, czyli na tak zwaną łączkę w roku 2013, po kilku latach prac prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej, Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, a konkretnie przez grupę prowadzoną tutaj przez profesora Krzysztofa Szwagrzyka, odnaleziono szczątki. Natomiast one musiały podlec identyfikacji, czy rzeczywiście są to osoby, o których tutaj myślimy. No i po kilku latach udało się rzeczywiście potwierdzić w wyniku badań DNA, że są to szczątki trzech komandorów zamordowanych w roku 1952, tuż przed Bożym Narodzeniem i w zasadzie w rocznicę ich śmierci w roku 2017 oni trzej zostali pochowani. Otworzyła się wtedy możliwość powrotu admirała do kraju. A te pertraktacje były toczone i z synem Horacym tutaj w rezultacie po dwóch latach przy udziale Biura Bezpieczeństwa Narodowego przedstawicieli marynarki wojennej rodzina Unrugów mieszkająca we Francji wyraziła zgodę na ekshumację tutaj admirała, jego żony Zofii. Sprowadzono ich do Polski i w 2018 odbył się pogrzeb, czyli admirał wrócił na Oksywie, z którego wyjechał właśnie. Panie profesorze, a wróćmy na chwilę do roku 1939, no bo postawa admirała w trakcie obrony Kępy Oksyckiej, czy wojny obronnej 1939 roku jakoś tak najsilniej wbiła się w powszechną świadomość. On później trafia do Oflamy. Gdzie odwiedza go jego niemiecka rodzina, plus koledzy z niemieckiej marynarki. No i jest taka, no i jest ta taki przekaz, który mówi, że ponoć admirał wtedy powiedział im, że 1 września zapomniał język niemiecki i życzył sobie komunikować się tylko po polsku i także ponoć odmówił przejścia do służby w Kriegsmarine w stopniu admirała, no bo wybrał dzielenie niewoli ze swoimi no, marynarzami, ze swoimi braćmi broni. No, to jest fascynujący wybór ze względu na jego biografię, na jego tożsamość. I co pana zdaniem zdecydowało, że syn generała majora Gwardii Pruskiej świadomie no, w chwili próby odrzuca tą niemieckość i wybiera polskość? Czy był w jego życiorysie jakiś moment przełomowy, który o tym zadecydował? Czy może był to długi proces takiej budowania tożsamości i świadomego wyboru? Bo chyba w historii nie ma wielu takich przykładów takiej zmiany. Wiem, że są na pewno, ale na pewno nie ma ich wiele. Powiedziałbym tak tutaj, że było to w jego przypadku nie do pomyślenia, żeby dokonał takiej wolty. Zwłaszcza, że trzeba pamiętać o tym, że on miał około 55 lat, wtedy, gdy doszło do tego wydarzenia, o którym pan tutaj wspomniał. 1940 roku, a mamy tutaj dosyć niespójne takie przekazy na temat tego, co się konkretnie stało. Trzeba zagłosić na szpital. Tak się bardzo to właśnie ta jego godzina, ta niemiecka gałąź Unrugów. Konkretnie jest to generał Walter von Unruch, pierwszy komendant zdobytej w 1939 roku Warszawy. Dochodzi do krótkiej rozmowy pomiędzy kuzynami tutaj.
gdzie von Unruh posługuje się językiem niemieckim, natomiast admirał Józef Unruh posługuje się językiem francuskim tutaj. Przekazy co do tej rozmowy też są do końca niedoprecyzowane, bo opieramy się tutaj na wiadomościach z drugiej ręki. Jaki był cel tej wizyty? Po pierwsze, mamy rok 1940, luty. No, Polska jest pokonana. Oczywiście mamy tutaj oddziały polskich sił zbrojnych na zachodzie. Jeszcze kampania francuska się nie rozpoczęła, ale wiadomym jest, że rząd generała Sikorskiego funkcjonuje we Francji, gdzie w dalszym ciągu kwitnie tak zwana turystyka Sikorskiego, czyli ci, którzy uciekają właśnie z obozów internowanych na Węgrzech czy w Rumunii, udają się właśnie do Francji albo do Palestyny. Gdyby faktycznie admirał, bazując na tej niemieckiej linii, na tych niemieckich korzeniach, przeszedł na stronę wroga, ale zaznaczam, gdyby, dla Niemców byłaby to nieprawdopodobna sytuacja propagandowa, która można by powiedzieć, że w pewien sposób załamałaby morale części wojska. Myślę, że ci, którzy znali admirała, gdyby rozpropagowano tego typu wiadomość, no musieliby się naprawdę gorąco zastanowić, co się takiego musiało stać. Czy było to niemożliwe? Rozpatrzmy pod kątem teoretycznym. Rodzina von Unruh, albo jeszcze inaczej von Unruh, była rodziną szeroko rozgałęzioną, która od wieku XVII funkcjonowała w Wielkopolsce w takim dosyć, w takich charakterystycznych stosunkach polsko-niemieckich, że były osoby narodowości polskiej, osoby narodowości niemieckiej, tu były małżeństwa, więc ta linia niemiecka naprawdę była niezwykle silna. To odgałęzienie niemieckie. Natomiast ojciec admirała, rzeczywiście Tadeusz Gustaw von Unruh, bo tak się początkowo podpisywał tutaj, wychowywał swoje dzieci, a miał dwóch synów. W momencie, gdy wystąpił ze służby w armii cesarskiej, już jako emerytowany generał, wychowywał swoich synów w duchu polskości, pomimo że ich matka, a jego żona, żona Tadeusza, Izabela, była rodowitą Niemką. Ona nie znała w ogóle języka polskiego, ale akceptowała taki stan rzeczy. Tadeusz zresztą, gdy sam służył w armii cesarskiej, również podkreślał tą swoją polskość, co z jednej strony było pewnego rodzaju, no, punktem powiedzielibyśmy ujemnym. Zamiast się zniemczyć, tutaj on aktywnie jednak podkreśla tą swoją polskość. Z drugiej strony za to był jednak szanowany, za umiejętność zachowania swojego zdania i wygłaszania tam, gdzie trzeba było. Józef Unruh był wychowywany przez ojca właśnie w tym duchu polskim. Pomimo że ojciec ułatwia mu tą karierę w cesarskiej marynarce, bo trzeba pamiętać o tym, no, są to początki wieku XX. Młodzi ludzie, którzy potrafili gdzieś tam przeczytać jakąś książkę o morzu, gdzieś tam byli pod wpływem chociażby Józefa Konrada, tej literatury takiej marynistycznej, czuli gdzieś ten powiew morza, ten charakterystyczny taki magnes, który przyciągał ich na wodę. Niektórzy potrafili nawet kilkaset kilometrów przejechać po to, żeby ukryć się na jakimś statku i służyć właśnie i w marynarce handlowej, czy też w marynarce wojennej, zwłaszcza że wychodzili na pokład wtedy, gdzie można ich było, no, w zasadzie albo zatrzymać na pokładzie, albo wyrzucić do morza, bo nie można ich było wysadzić już z powrotem na brzeg. Takie przypadki się zdarzały. I Tadeusz umożliwił właśnie swojemu synowi tą karierę. Kiedy mogło dojść do takiej charakterystycznej, prawda, przemiany? Myślę, że te polskie korzenie zawsze były. Bo Józef, pomimo że na początku kaleczył ten język polski, bo raczej tutaj w szkołach niemieckich, no wiadomo, musiał się posługiwać językiem niemieckim na co dzień, w dodatku potem w marynarce językiem fachowym, no w roku 1919 w stopniu kapitana niemieckiej marynarki wojennej, cesarskiej marynarki, pojawia się w Departamencie do Spraw Morskich, który zostaje zweryfikowany jako
kapitan marynarki, ale deklaruje swoją polskość. I tu popatrzmy na ten drugi jego aspekt, na tą drobiazgowość, punktualność, skrupulatność. To, co w kontaktach z admirałem wielu osobom ciążyło, bo on na przykład nie potrafił się za dobrze dogadywać z wychowanymi w innym kręgu kulturowym Polakami, ale służącymi w marynarce rosyjskiej. To były dwa zupełnie różne światy. Co zresztą spowodowało, że tutaj Unruch jako komandor składa prośbę o dymisję, zostaje przeniesiony na rok właśnie w stan nieczynny, tłumacząc to problemami chorobowymi. No, po prostu admirała uaktywniała się, u Józefa Unrucha uaktywniała się łuszczyca, no, dziedziczna choroba, która powodowała dosyć duże komplikacje i prezydent Wojciechowski no, przeniósł go tam w ten stan nieczynny, po czym powołał go z powrotem do służby po roku. Więc myślę, że pod względem takim osobowościowym, mentalnym, przyjęcie tej niemieckiej propozycji nie było w ogóle możliwe. Nie było w ogóle możliwe, to nie leżało w charakterze admirała, by złamał raz dane słowo. To jest osoba, którą można postawić jako wzór człowieka honorowego. Jeżeli powiedział, że tak, to tak. Jeżeli nie, to nie. Tu nie było żadnych kombinacji, dywagacji, kunktatorstwa, a może lepiej będzie, prawda, politycznie i tutaj nie wiadomo, co z Polską będzie. No trzeba pamiętać o tym, że admirał ma naprawdę te 54-55 lat. Ma syna Horacego, który urodził się w roku 1930, którego admirał no, bardzo kochał, ale miał go już jako człowiek no taki w pełni dojrzały, no 46 lat, admirał zostaje ojcem, 46 rok życia. Panie profesorze, warto też wspomnieć, że chyba poślubił swoją kuzynkę, tak, jeżeli dobrze. Tak, oczywiście, tak, dokładnie, bo to było małżeństwo kuzynów tutaj. I teraz dlaczego przywołuję tutaj postać Horacego? Dlatego, że kiedyś miałem okazję poznać Horacego Unrucha. Umówiono nas na spotkanie, no właśnie przez pośredników, dostałem adres, chodzę, szukam, no nie ma takiego budynku. A wiedziałem, że Horacy będzie w Sopocie. No chodzę po tym Dolnym Sopocie, dzwonię do naszego pośrednika, który nas umawiał. Patrzę na zegarek z przerażeniem, czas bije na moją niekorzyść. I sobie myślę, no jeżeli syn jest dokładnie taki sam jak ojciec, to w ogóle no, trzeba zapomnieć. Bo okazało się, że pośrednik po prostu pomylił ulicę. Zamiast Dolny Sopot to Górny, bo tam mieszkał wtedy Horacy. 45 minut spóźnienia, panowie. No, w przypadku admirała Józefa Unrucha to było nie do pomyślenia. No dobrze, zdyszany wszedłem z duszą na ramieniu. Tak sobie myślę, no powiem tylko dobry wieczór. Jak mnie wywali za drzwi obcesowo, no to pretensji nie będę wnosił. Natomiast przyjął mnie no, starszy pan uśmiechnięty, który widząc moją konsternację powiedział, proszę pana, ja jestem dokładnym przeciwieństwem mojego ojca. Gdzie ojciec był właśnie chodzącym wzorem punktualności, natomiast syn no, chwilami żył, powiedziałbym, w odmiennych strefach czasowych. Bardzo mile wspominam ten kontakt. No i tutaj, panie profesorze, jak możemy jakby przejść do... No w sumie to można powiedzieć takiego ostatniego zagadnienia, ale myślę, że z perspektywy oceny postaci właśnie admirała Józefa Unrucha bardzo istotnego, no bo na pewno moglibyśmy dyskutować dłużej także w jakich okolicznościach i w jaki sposób doszedł jakby tak wysoko również polskiej marynarce wojennej, w jaki sposób angażował też, nie wiemy, czy tutaj pan profesor potwierdził również swoje prywatne środki, żeby szkolić, nazwijmy to, te kadry, które kształtowały się w nowo odrodzonej II Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy okręt hydrograficzny, pierwsza jednostka, to jest prywatna inwestycja admirała, kapitana, komandora w zasadzie, bo do admirała to jeszcze mu było daleko wtedy. Tak jest. Ale panowie, domyślam się, do czego zmierzacie tutaj. Znaczy to tak, że jakby, jeżeli mogę tylko jakby właśnie to ukierunkować, no jest tym legendarnym dowódcą obrony Wybrzeża, które kapituluje
no później niż reszta, niż pozostała część kraju, tak? 1 października. No i tutaj myślę, że z perspektywy czasu nie jest to może do końca sprawiedliwe, ale możemy stawiać pytanie, jak należy oceniać ten okres właśnie obrony wybrzeża pod jego dowództwem, panie profesorze. Dobrze, więc może tak, odpowiem pytaniem tutaj, czy będziemy mówili o historii, czy o legendzie? Znaczy, chyba się przenikają. To się chyba przenika, panie profesorze. Tego chyba nie można rozdzielić. Panowie, jeżeli chodzi o historię, faktycznie, admirał był najwyższym rangą tutaj dowódcą, gdzie trzeba pamiętać o tym, że on nigdy nie dowodził żadnymi wielkimi związkami taktycznymi w okresie I wojny światowej. Oczywiście dowodził tutaj okrętami podwodnymi, gdzie za służbę w cesarskiej marynarce otrzymał krzyż żelazny pierwszej klasy. Ale nigdy nie ukończył również żadnych kursów żadnej wyższej szkoły wojennej, nawet kursów polskich, a tym bardziej zagranicznych. Więc na pewno w roku 1939 na nim ciążyły gdzieś te braki. Trzeba pamiętać również o tym, że w momencie, gdy wybuchła II wojna światowa, przewaga tutaj sił niemieckich na odcinku wybrzeża była naprawdę gigantyczna. W dodatku była to przewaga powietrzna, bo Morski Dywizjon Lotniczy, no, z całym szacunkiem dla bohaterstwa tych ludzi, nie odegrał kompletnie żadnej roli w kampanii roku 1939. Zawsze niedoinwestowany, zawsze gdzieś na uboczu, a jednocześnie fajnie się prezentujący nad falami morza, wtedy, gdy trzeba było pokazać, że oto coś mamy, możemy porobić zdjęcia, więc propagandowo jesteśmy do przodu. Admirał zdawał sobie na pewno z tego sprawę. Na admirale, no niestety, ciąży tutaj sprawa, powiedziałbym, takiego drobiazgowego, a w zasadzie regulaminowego dowodzenia w roku 1939 i sprawa związana chociażby tutaj z tymi planami, które przetrwały do dnia dzisiejszego w naszej historiografii, związane właśnie z obroną wybrzeża, czyli plan Worek, a zatem defensywne ustawienie okrętów podwodnych zamiast ofensywne plan Rurka, czyli ta zagroda minowa, która miała być postawiona, która miała paraliżować ruchy floty niemieckiej. Trzeba pamiętać o tym, że na postawienie tego typu zagrody minowej przed wybuchem II wojny światowej, czyli w ostatnich dniach, godzinach sierpnia, gdzie można było coś takiego jeszcze zrobić, no wymagana była zgoda naczelnego wodza tutaj, który w porozumieniu z premierem miał właśnie dyskutować. Chodziło o to, żebyśmy nie zostali uznani za agresora. Ta drobiazgowość admiralska, no niestety, tutaj w taki sposób wpłynęła na jego poczynania z tego pierwszego okresu wojny. W dodatku trzeba pamiętać o tym, że na przełomie sierpnia i września 1939 roku admirał, no niestety, znowuż go atakuje łuszczyca. I to w sposób naprawdę bardzo, bardzo ciężki. Dlatego też dowództwo w tym czasie sprawuje komandor Frankowski, Stefan Frankowski, dowódca morskiej obrony wybrzeża. I tak naprawdę, pomimo że na admirała spada ta decyzja o wprowadzeniu dwóch naszych największych okrętów, Wichra i Gryfa, do portu na Helu, wygaszenie kotłów, przekształcenie ich wpływające baterie artyleryjskie, to w rezultacie doprowadziło do zniszczenia tych okrętów przy naprawdę gigantycznej przewadze lotniczej przez lotnictwo niemieckie. No, 3 września tracimy te dwa okręty duże i dwa mniejsze, czyli 4 jednostki pływające. To na pewno, no, ciąży na admirale tutaj, jeżeli chodzi o rok 39. Jednocześnie, patrząc z perspektywy czasu, my wszystko możemy skrytykować, oczywiście zrobilibyśmy lepiej, ale tak naprawdę, jak to jeden z naszych wojskowych współczesnych powiedział, my tak naprawdę przygotowujemy się do wojny, która już była. I admirał przygotowywał się do wojny, którą znał, do wielkiej wojny z lat 14 do 18. Wydawało się, że nigdy więcej już żadnej takiej wojny nie będzie. A tutaj mamy rok 1939. Jesteśmy w całkowitej defensywie. W dodatku, no, generał Kutrzeba zakładał kiedyś
że w ciągu kilku dni problem polskiego wybrzeża przestanie istnieć, dlatego też należało to wybrzeże po prostu oddać bez większego oporu. Byłaby strata prestiżowa, strata moralna, ale nie strata o charakterze takim strategicznym tutaj. Ale co w takim razie zrobić z Gdynią, mozolnie budowaną jako baza marynarki wojennej? Co z rejonem umocnionym Hel? Więc tutaj mamy te dwie takie sprzeczności. Admirał dowodził tak, jak mógł, jak był w stanie w tym czasie. Tak, jak umiał. Na jego plus przemawia chociażby to, że jeżeli w dniach 29-30 września dochodzi do buntu, a rzeczywiście doszło do buntu żołnierzy polskich. Początkowo 13, potem 12 kompanii Korpusu Ochrony Pogranicza są to rezerwiści składający się z ludności miejscowej. Ludzie podatni na propagandę niemiecką, w dodatku rezerwiści pamiętający ten rok 18 i te demonstracje wśród żołnierzy niemieckich, które notabene też doprowadziły do obalenia cesarza. No ci ludzie rzucają broń, idą z białymi jakimiś szmatami w stronę wojsk niemieckich. Admirał wydaje rozkaz powstrzymania ich. Mogło dojść do rozlewu krwi, bo mogło. W przypadku takiej sytuacji, jaka miała miejsce, jedyny wyrok, no to kara śmierci za bunt. Mógł ten bunt uśmierzyć, ale admirał ich wypuszcza w momencie, gdy dochodzi do kapitulacji, każe zniszczyć wszystkie dokumenty związane tutaj z tym niezwykle smutnym wydarzeniem. Legenda. W dniach od 19 do 26 września 1939 roku w Casino Hotel Sopot przebywa Adolf Hitler, który nadzoruje już ostatnie walki w Polsce. Na ile jest to prawdą, że admirał miał wiedzieć o tym, że Hitler tam przebywa z całym swoim sztabem i zakazał ostrzelania przez baterię Laskowskiego tegoż hotelu? Gdyby tak się wydarzyło, losy wojny mogłyby się zmienić. Ale w ten hotel trzeba było trafić. Na takiej odległości dolot, rozrzut. No, straty w mieście na pewno byłyby nieuniknione. Ale to Jerzy Pertek podał taką informację. Na ile jest to prawdą, na ile legendą, tego nie wiemy. No był na pewno postacią ciekawą, wielowątkową tutaj, biorąc pod uwagę narodowość jego, niezwykle skomplikowaną. Te losy dziecka w marynarce niemieckiej, człowieka, który jednocześnie nie dał się wynarodowić. Człowieka, który w roku 1939 tutaj stoi na czele obrony tego samotnego półwyspu, a potem podkreśla swoją polskość i ten esprit de corps wśród oficerów we wszystkich oflagach, w których przebywał. Potem decyduje się na los, gorzki los emigranta. On pracuje w fabryce, nawet dowozi ryby, jeżdżąc jakimś tam motorowerem. Człowiek, który nigdy nie przyjął obcego obywatelstwa, nie wyrzekł się polskiego, nie przyjął również obcego obywatelstwa. A żyjąc w naprawdę ciężkich warunkach finansowych we Francji, w momencie, gdy jego żona chorowała na nowotwór, admirał nie występuje do nikogo po żadną zapomogę. To właśnie jego byli podkomendni ze Stowarzyszenia Marynarki Wojennej robią kilkakrotnie zbiórki pieniędzy, tak żeby admirał nie wiedział. Jego pogrzeb z roku 1973 jest przejawem takiej czci, hołdu dla swojego dowódcy. Właśnie podkomendni swojemu dowódcy. Panie profesorze, myślę, że w życiorysie admirała Unruga, no tak jak w Soczewce, skupiają się takie no, pogmatwane losy Polaków urodzonych na przełomie XIX i XX wieku, widzących odradzającą się Polskę, potem widzącą klęskę września, potem ten okres PRL-u, trudności związanych z powrotem czy pozostaniem na emigracji. Żył bardzo długo, no ale nie na tyle długo, żeby doczekać 89 roku i może i wrócić, jak jego podkomendnym może niektórym się udało, tym młodszym, do Polski po 89 roku. Na pewno jest legendą, jest symbolem, na którym
podejrzewam, że do dziś budowana jest tożsamość marynarki wojennej, bo na pewno tego jemu nie można odebrać. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za tą rozmowę, za pana czas. Dziękujemy wszystkim państwu, którzy nas wysłuchali, którzy oglądają tę rozmowę, obejrzeli ją. Zapraszamy do komentowania, do dzielenia się swoimi opiniami, przemyśleniami na temat Józefa Onruga, na temat marynarki wojennej. No i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy państwu, do widzenia. Dziękuję.